Przy zespole szkół nr 3 na miejsce starej hali, która służyła uczniom wiele lat, powstaje Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Rozpoczęły się prace budowlane i rozbiórka dawnego obiektu. Wykonawcą jest firma Mostostal Warszawa. Hala przy zespole szkół nr 3 miała wieloletnią tradycję. Wiele rozegranych meczów, odbytych treningów, a także łzy szczęścia i porażki utworzyły jej historię. Tymczasem firma Mostostal Warszawa dokonuje jej rozbiórki. Nie ma jednak powodów do zmartwień. Na jej miejsce powstanie Powiatowe Centrum Sportu i Rekreacji. Czy uzyska ono taką samą aprobatę jak hala w Trójce? Przedstawiciele starostwa nie mają co do tego wątpliwości, że nowy obiekt przyjmie się wśród mieszkańców. Ja uważam, że na pewno się jeszcze lepiej przyjmie, bo obiekt, który ma być budowany, uważam, że to będzie już obiekt wspaniały pod potrzeby i to na miarę XXI wieku. A chcę powiedzieć, że równolegle do spraw związanych z budową przygotowujemy się do opracowania i wdrożenia strategii w zakresie rozwoju sportu w powiecie kraśnickim. Takie spotkanie planowane jest właśnie tutaj na 19 stycznia. Także chcielibyśmy, żeby obiekt nie tylko był wybudowany, ale żeby również w tej szkole, jak również i w tym obiekcie mogło dużo młodzieży ćwiczyć i osiągać jak najlepsze wyniki. Jestem przekonany, że w nowej hali, w nowych warunkach, na pewno o wiele lepszych, będzie możliwość trenowania w wielu jeszcze innych dziedzinach sportu niż to odbywało się do tej pory. I myślę, że tak jak ta hala cieszyła się bardzo dużą popularnością, to nowa, która będzie otwarta jeszcze w tym roku, będzie cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem i będzie dawała jeszcze większe możliwości uprawiania sportów, a po drugie odbywania imprez sportowych nie tylko na szczeblu powiatowym czy wojewódzkim, ale również ogólnopolskim i międzynarodowym. Zanim nowa hala pozwoli zrealizować marzenia uczniów, musi zostać wybudowana. Same prace rozbiórkowe potrwają do końca miesiąca, ale przebiegają zgodnie z planem. Prace rozpoczęły się z końcem ubiegłego roku. Podpisaliśmy umowę i natychmiast firma otrzymała przekazanie terenu. Wedle podpisanej umowy i harmonogramu, który jest załącznikiem oczywiście do budowy, prace mimo niełatwych warunków, zimowych warunków, ale postępują zgodnie z harmonogramem i wszystko wskazuje na to, że do końca stycznia hala stara będzie rozebrana i będzie to już przygotowany grunt pod budowę nowego obiektu. Starostwo powiatowe podpisało umowę z firmą Mostostal Warszawa. Po dokonaniu wstępnych oględzin przedstawiciele władz powiatu stwierdzili, że na tym etapie przedsiębiorstwo wywiązuje się ze swoich obowiązków. Według mojej oceny prace są jak na dzień dzisiejszy bardzo mocno zaawansowane. Jak widzimy, rozbiórka hali trwa. Według harmonogramu prace rozbiórkowe mają zakończyć się do końca miesiąca stycznia, a więc tego czasu już jeszcze pozostało całkiem dużo, a już widzimy, że roboty są zaawansowane i według mnie, o ile aura pozwoli, to na pewno wykonawca na tym etapie zakończy ten etap robót w terminie. Po rozbiórce nastąpią roboty ziemne i kopanie pod fundamenty. Zgodnie z planem już we wrześniu powinniśmy podziwiać w całej okazałości nowoczesny obiekt sportowy.